A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Wiecie, dlaczego odczytałem ten fragment dzisiaj? Bo dzisiaj święto zesłania Ducha Świętego. Więc witam was serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa na tym nabożeństwie, którym chcemy wspominać, którym chcemy na nowo zastanowić się nad rolą Ducha Świętego w naszym życiu i dzielić tę społeczność, bo od czasu, kiedy Duch Święty stąpił po raz pierwszy na uczniów Jezusa, od tego czasu stało się możliwe, żeby każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, był napełniony Duchem Świętym, by stale był napełniany Duchem Świętym, byśmy się spotykając razem doświadczali społeczności Ducha Świętego. Otwórzmy dziś swych serc podwoje, gdyż Pan nam się objawić chce. Swą krwią oczyścić dzieci swoje, utwierdzić w nich królestwo swe. On spełni dane przyrzeczenie, wszak życie swoje za nas dał. Obfitych zleje łask strumienie, jak tam w dzień pięćdziesiąty zlał. Powstańmy już, niech ziemia sucha ocuci się z kamiennych snów i zlana deszczem jego ducha wspaniale się zieleni znów. Niech Pańska moc się w nas rozlewa, wśród nas niech stanie Jego tron, abyśmy dlań jak dobre drzewa obfity nieśli wiary plon. Pośpieszmy doń, krew Pana święta niewiary może stopić lud. Czyż próżno zdjął nas z nas grzechu pęta i do wolności cudnej wiódł? Już czas, by kości suche dosięgnął jego wiatru szum, by w jedno zwarte jego duchem w potężnych wojsk powstały tłum. Śpiewajmy, bracia i siostry, pieśń na początek naszego zgromadzenia, podczas której będziemy też w refrenie śpiewać: Duchu Święty, zapraszamy Cię. Śpiewajmy. Thank you.
Dobry Ojcze nasz w niebiesiech, dziękujemy Ci, że w tym swoim planie zbawienia zaplanowałeś również to, że poślesz Ducha swego Świętego, że zamieszkasz osobiście w sercach tych, którzy uwierzą w Syna Twego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, że jako społeczność Twojego Kościoła możemy dzisiaj wspominać ten pierwszy moment, ten pierwszy czas, gdy w święto Pięćdziesiątnicy posłałeś na grono swoich uczniów, na te 120 osób zebranych w górnej izbie, posłałeś Ducha Świętego. Ojcze, dziękujemy Ci za świadectwo Pisma Świętego, za świadectwo Kościoła, jak to jest wspaniale, jak to dobrze, że nie jesteśmy sierotami na tej ziemi, że nie jesteśmy samotni, że dzięki Duchowi Świętemu czujemy się domownikami Twoimi i możemy mówić do Ciebie Ojcze, Abba Ojcze. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za Twoją pracę, którą wykonujesz w sercach wierzących ludzi, za to codzienne dotykanie, nawiedzanie nas, prowadzenie, napominanie. Dziękujemy Ci, przepraszamy Cię, Duchu Święty, że nieraz Cię zasmucamy naszym postępowaniem i myśleniem nawet, ale dziękujemy Ci, że Ty się nie obrażasz, że przychodzisz znowu i nawiedzasz nas i przekonujesz o grzechu i doprowadzasz nas znowu do Jezusa, naszego Zbawiciela. Dziękujemy Ci. I tak w tę niedzielę, tę szczególną niedzielę, pragniemy odnowić naszą społeczność z Tobą, Duchu Święty. Prosimy Ciebie o to, abyś nawiedził nas tutaj, każdego z nas, kto jest w tej sali. Pomóż nam, wspomóż nas w tym, żebyśmy naszą miłość do Pana Jezusa Chrystusa, naszą wiarę w Niego odświeżyli dzisiaj. Spraw to w nas, o to prosimy, o to zabiegamy. Amen.
Podziękować Ci za Twojego Ducha Świętego, bo bez Niego nie mamy życia, Panie, bez Niego nie mamy sensu. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty posłałeś swojego Ducha Świętego, żeby On pokazał nam, Panie, drogę do Ciebie. Dziękujemy Ci, Panie, i prosimy, żeby ten Duch Święty napełniał nas każdego dnia, żeby wylewał na nas swoją moc, Panie, żebyśmy mogli być silni w Tobie. Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoje zbawienie, za Twój ratunek, Panie, za to, że Ty pokazałeś nam światło, kiedy byliśmy w ciemności, Panie, kiedy ja byłem w ciemności. I chcę wyznać, Panie, to, że Ty jesteś moim Bogiem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty uratowałeś mnie i ratujesz każdego dnia. Uwielbiam Ciebie, Panie, za to, kim jesteś, że jesteś wielki, że jesteś wspaniały. Niesamowity Boże, uwielbiam Ciebie, Panie. Chwałę Ci oddaję.
dziękujemy Ci, Panie. Chwałę Ci oddajemy, bo jesteś dobry i Twoja łaska trwa na wieki. I tego możemy doświadczać i dzisiaj. Dziękujemy Ci, że za sprawą Twojego Ducha Świętego, Panie, możemy się czuć bezpiecznie, bo jesteśmy pod Twoją ochroną, bo jesteśmy pod Twoją łaską, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty uratowałeś nas. Dziękujemy Ci za zbawienie. Chwałę Ci oddajemy, drogi Boże. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty wybrałeś nas. Jesteśmy Twoim ludem, który może Ciebie uwielbiać, Panie, tak jak Ty zapowiedziałeś, że od krańców do krańców ziemi, Panie, znajdziesz sobie lud, który będzie Ciebie uwielbiał. I oto jesteśmy, Panie, na tym miejscu po to, żeby Ciebie uwielbiać, żeby oddawać Tobie cześć i chwałę. Dziękujemy Ci, Panie. Yeah.
bo jesteś godzien. Jesteś Królem Królów i Panem Panów. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś teraz pośród nas. Dziękujemy Ci za to, że Twój Duch Święty jest teraz pośród nas. Przyjmij, Panie, cześć i chwałę z naszych ust, bo jesteś godzien. Bo Twoja łaska trwa na wieki, Panie. Dziękujemy Ci i wołamy, Panie. Niech przyjdzie Twój Duch Święty. Niech się wyleje na tą społeczność, Panie. Niech zmienia nasze serca, niech zmienia nasze umysły, nasze podejście do codziennych spraw, Panie, tak, żeby były podobne do Twoich. Chcemy patrzeć na ten świat tak, jak Ty patrzysz i kochać ludzi tak, jak Ty kochasz, Panie. Ale to wszystko jest niemożliwe bez Twojego Świętego Ducha, dlatego prosimy, niech Twój Duch Święty przyjdzie i się wyleje na nas wszystkich. Ogień,
który mogli doświadczyć apostołowie i uczniowie 2000 lat temu, tak samo i my dzisiaj możemy przebywać w tym ogniu. Dziękujemy Ci, Panie, i prosimy, żeby Twój Duch Święty kierował naszym życiem, żeby prowadził, Panie, wskazywał drogę, w jaki sposób możemy Ciebie uwielbiać. Chwała Ci, drogi Boże. Amen. Serdecznie zapraszamy dzieci tutaj do przodu. Chcemy się o Was pomodlić. Nie wiem, czy wiecie, kochane dzieci, że dzisiaj jest święto zesłania Ducha Świętego i że Bóg zaplanował, że również dzieci mogą otrzymać Ducha Świętego, że również dzieci mogą być napełnione Duchem Świętym. Tak już przez proroka Joela Bóg zapowiadał, że również na synów, na córki nasze Bóg wyleje Ducha swego. Więc dzisiaj, modląc się o Was, też pomyślimy w tej modlitwie i poprosimy, aby i Was Duch Święty napełniał. Drogi nasz Ojcze, dziękujemy Ci za nasze dzieci, że i w tę niedzielę, tę szczególną niedzielę, możemy tu razem z nimi stanąć przed Tobą i prosimy Ciebie dzisiaj, tak jak obiecałeś w swoim słowie, że również na dzieci będziesz wylewać Ducha Świętego. Prosimy Ciebie o nasze dzieci, abyś je nawiedził w Duchu Świętym, abyś napełniał je Duchem Świętym, aby przeżywały chrzest w Duchu Świętym, by otwierały swe serca na działanie Ducha Świętego. Prosimy Cię, Panie Jezu, nasz Zbawicielu, dziękując Ci, że to zaplanowałeś, prosimy Ciebie, abyś napełnił nasze dzieci Duchem Świętym, aby modliły się w Duchu Świętym, aby myślały zgodnie z Duchem Świętym, aby swoje życie prowadziły już od najmłodszych lat pod kierownictwem Ducha Świętego. O to prosimy Cię, drogi Panie Jezu, dzisiaj o nasze dzieci, byś też błogosławił ich teraz, gdy pójdą na zajęcia szkółki niedzielnej. Niech Twoje kierownictwo i łaska im towarzyszy. Amen. Amen. Siądźmy, bracia i siostry, i proszę brata Tomka, aby głosił Słowo Boże. To, że czegoś nie widzimy, albo nie doświadczyliśmy czegoś, albo nie potrafimy, nie implikuje, że to nie istnieje albo jest niemożliwe. Nie zdajecie sobie sprawy, ale ilustracja, której chcę dzisiaj użyć, już dzisiaj była na scenie. Pod krzyżem stał dzisiaj Adam z gitarą i pewnie nie zdajecie sobie sprawy, ale Adam przebiegł wczoraj półmaraton i chciałem użyć tego jako ilustracji, bo część ludzi może uparcie twierdzić, że to jest niemożliwe, żeby przebiec 21 kilometrów. Nawet tacy, którzy wybrali się raz w życiu pobiegać po takiej jednej próbie, ostatnio jedna osoba w zabawny sposób opowiadała o swoich doświadczeniach, jak raz wybrała się biegać, to nawet po tym można nadal twierdzić, że to jest niemożliwe, żeby 21 kilometrów pokonać biegiem. Ktoś, kto raz poszedł biegać, faktycznie może myśleć, że jest to niemożliwe. I wiecie, niektórzy twierdzą, że nie ma Boga, bo Go nie widzieli, bo nie doświadczyli, ba, nawet próbowali modlić się raz, dwa, kilka razy i nie usłyszeli odpowiedzi. I faktycznie można stwierdzić, że nie ma Boga. Ale tak jak mówiłem, to, że czegoś nie widzieliśmy, nie doświadczyliśmy, czy nie potrafimy, nie oznacza, że jest to nieprawdziwe, że tego nie ma, że nie istnieje albo jest niemożliwe. Jak myślicie, o czym mogę głosić w Dniu Zielonych Świąt w Kościele Zielonoświątkowym? Myślę, że to pytanie retoryczne, o niczym innym nie przyszło mi nawet na myśl, żeby mówić, niż o Duchu Świętym. Wielu ludzi unika tego tematu albo twierdzi, że Duch Święty to temat zamknięty, że był dany na określony czas, określonym ludziom
I nie mówię, że teraz o tym, że tak twierdzą ludzie niewierzący, bo oni na ogół w ogóle nie zajmują się kwestią Ducha Świętego. Jest im to obojętne albo w ogóle nieznane. Niestety wielu chrześcijan, wielu wspaniałych ludzi, gorliwie szukających Boga, dobrze znających Jego Słowo, ze względu na to, że nie doświadczają niczego szczególnego w związku z osobą Ducha Świętego, niechętnie porusza w ogóle ten temat. Nawet nieszczególnie się cieszą, gdy ktoś inny chce mówić o Duchu Świętym. Wam pewnie głupio byłoby teraz wstać i wyjść z nabożeństwa, kiedy ja już zapowiedziałem, że chcę wzywać dzisiaj nas do tego, żebyśmy przyjaźnili się z Duchem Świętym. Ale ktoś, kto łączy się z nami przez internet i ma już ugruntowane poglądy, że to jest temat zamknięty, że to było w czasach apostolskich, bez problemu może kliknąć tam pomiń, następny wykład, albo odsubskrybuj ten kanał, bo to już minęło. Wiecie, muszę przyznać, że ja to dobrze rozumiem, bo sam po części taką osobą trochę jestem. I nie jest mi łatwo o tym mówić. Ale ja doświadczyłem zrażenia taką dziwną charyzmanią w moim życiu, gdzie był taki, w niektórych środowiskach jest taki silny nacisk, że to działa wręcz odwrotnie niż było w zamierzeniu. I niestety też muszę przyznać, że nie doświadczam w moim życiu Ducha Świętego tak, jak powinienem to doświadczać, biorąc pod uwagę czas, jaki upłynął od mojego nawrócenia. Muszę przyznać, że sam chętnie oddaję temat Ducha Świętego, kiedy przygotowujemy do chrztu katechumenów. Wolę, żeby brat Gabriel czy pastor Marian mówili o osobie Ducha Świętego, bo jest we mnie gdzieś taki lęk. A co jeżeli dostanę pytanie, na które nie będę umiał odpowiedzieć? Albo coś, co mnie zawstydzi, coś, co obnaży moją nędzę w tej kwestii. Ale nie chcę, żeby tak było. I dlatego sam dzisiaj zgłosiłem się na ochotnika, władowałem się na minę, że chcę głosić podczas dnia, kiedy wspominamy, kiedy świętujemy zesłanie Ducha Świętego. I dzisiaj chcę mówić o potrzebie zaprzyjaźnienia się z Duchem Świętym każdego chrześcijanina. Wierzę, że tym bardziej to, co teraz powiedziałem, będzie mnie motywować, aby rozwijać moją osobistą relację z Duchem Świętym i doświadczać Jego działania więcej, znacznie więcej w moim życiu. Wróćmy do ilustracji Adama. Jak będzie najprościej powiedzieć. Wiecie, on mógł raz pójść biegać, przebiec 5 kilometrów i stwierdzić, że to jest niemożliwe. Mógł się zrazić po 5 kilometrach i mógł stać się zaciekłym przeciwnikiem biegania. Albo orędownikiem poglądu, że bieganie skończyło się z czasem, kiedy ludzie wynaleźli samochody, hulajnogi, rowery. Oczywiście kiedyś ludzie musieli biegać i na ten czas dane im było bieganie, ale w momencie, kiedy już nie musimy, kiedy możemy podjechać samochodem, bieganie się skończyło. Mijałby się z prawdą, ale mógłby tak twierdzić. Mógłby też uwierzyć jednak w to, że da radę przebiec półmaraton. Ktoś mógł tak powiedzieć mu, że jest to w zasięgu jego możliwości. I chociaż może się to wydawać na początku nierealne, niemożliwe, to z czasem, kiedy w tym kierunku zmierzamy, to zaczyna być coraz bardziej osiągalne. To po jakimś czasie zaczyna sprawiać nie tyle, że jesteśmy zmęczeni, ale że wręcz tego potrzebujemy. Wiecie, Adam mógł czytać o półmaratonach i mógł w to uwierzyć i podjąć wysiłek, żeby tego osobiście doświadczyć. Nawet jeśli dla innych wydaje się to być głupie, irracjonalne, niepotrzebne. Ba, wiecie, po jakimś czasie Adam mógł trafić na innych ludzi, którzy mają podobny cel, którzy też chcą doświadczyć półmaratonu, też chcą przebiec to.
I jeżeli już spotka się takie osoby na swojej drodze, to można wymieniać się doświadczeniami. Można zachęcać się wzajemnie, można rozmawiać o tym, można motywować się, można wspierać się w dążeniu do tego celu. I wiecie, w końcu Adam mógł trafić i trafił na dużą grupę ludzi, biegaczy, którzy gotowi byli zapłacić spore pieniądze za to, żeby zamknąć kawałek miasta na jakiś czas i żeby wspólnie pójść biegać, żeby robić to publicznie, żeby w ten sposób krzewić pewną kulturę, kulturę biegania i przekonywać innych do takiego sposobu spędzania czasu, że jest to możliwe. Ci, którzy nie zetknęli się wcześniej z biegaczami, jak zamknęli im miasto i ci biegacze poszli biegać, to zobaczyli z okien, że jest to możliwe. Nawet jeżeli patrzyli na to krzywym okiem, to wiedzą, że jest set ludzi, którzy przebiegli półmaraton wczoraj. I myślę, że tą ilustrację już nieco wyeksploatowałem, ale myślę, że ona jest też dla was dość czytelna. Mam taką nadzieję, że jest ona czytelna, bo ja dzisiaj czuję się przynaglony, aby nas wszystkich zachęcać. A już nieraz mówiłem z tego miejsca, że słowo zachęcać, parakaleo, to jest to samo słowo, co napominać. Chcę was dzisiaj zachęcać do przyjaźni z Duchem Świętym. Bo nawet jeżeli tego nie doświadczamy obecnie, to jestem przekonany, że możemy to zmienić. I jest to w zasięgu każdego z nas. Może ci się to wydawać, że to było dostępne tylko przez pewien czas dla wybranych ludzi i że ten czas już minął, ale tak nie jest. Może się wydawać, że jest to poza naszym zasięgiem, że jest to zbyt trudne, ale za jakiś czas wierzę, może się okazać, że nie wyobrażamy sobie już inaczej żyć bez tej relacji. Okaże się, że gdy sami tego doświadczymy, zaczniemy o tym opowiadać innym, wymieniać nasze doświadczenia, zachęcać się wzajemnie, wspierać, dążyć do tego samego celu. A kto wie, może za jakiś czas zrobimy coś wspólnie na mieście. Zamkniemy jakiś odcinek miasta, żeby inni ludzie, którzy o tym jeszcze nie słyszeli, zobaczyli, że można żyć z Duchem Świętym. Wiecie, temat Ducha Świętego jest olbrzymi i wiem, że dzisiaj chcielibyście usłyszeć wszystko o Duchu Świętym. Jest to niemożliwe. I zresztą nie o to chodzi dzisiaj, żeby dawać wykład teorii na temat Ducha Świętego. Ja dzisiaj chcę pobudzić was, nas, do tego, abyśmy na własną rękę zapragnęli regularnie i lepiej poznawać osobę Ducha Świętego. Ja osobiście lepiej się odnajduję w kazaniach, które mają czytelną strukturę, bo wiem, ile jeszcze jest do końca, wiem, gdzie jesteśmy mniej więcej, więc ja też postaram się z dzisiejszym poselstwem zrobić to samo i opieram je o trzy pytania. Chcę wam zadać trzy pytania. Pamiętam ze szkoły, że jak nauczyciel mówił, że chce zadać pytania, to wszyscy uciekali wzrokiem. Nie bójcie się, to nie będą trudne pytania. Pytanie czy, pytanie kogo oraz pytanie jak. I nie musicie odpowiadać na nie, nawet nie odpowiadajcie na nie głośno, ale zachęcam, żebyście się zmierzyli z nimi i odpowiedzieli w swojej duszy, w swoim sercu na te trzy pytania. Pierwsze pytanie, pytanie czy. Czy Duch Święty jest twoim przyjacielem? Nie pytam, czy słyszałeś o Duchu Świętym. Nie pytam, czy posiadasz wiedzę na temat Ducha Świętego. Nawet nie pytam o to, czy znasz Ducha Świętego, tylko pytam o to, czy możesz szczerze powiedzieć, że osoba Ducha Świętego jest twoim przyjacielem. Bo tu chodzi o głębszą relację. Wiecie, nie każdy, kto mnie zna, może powiedzieć, że jest moim przyjacielem. Znaczy, może powiedzieć, ale niekoniecznie będzie to prawda. I naraża się też na to, że ja mogę to zdementować, powiedzieć: nie, nie, to nie jest mój przyjaciel. To jest daleki znajomy. I to nie będzie przyjemne dla takiej osoby. Więc szczerze zadajemy sobie to pytanie. Czy możemy powiedzieć, że Duch Święty jest naszym przyjacielem? Przyjaźń rodzi się, gdy rozwijamy jakąś znajomość. Inaczej nie możemy mówić o przyjaźni. Przyjaźń rodzi się, gdy rozwijamy jakąś znajomość i nie da przyjaźnić się z kimś, z kim nie rozmawiamy.
Zatem czy rozmawiasz z Duchem Świętym? Czy zwracasz się do Niego w modlitwie? Czy wzdychasz do Niego w trudnych chwilach? Czy może czynimy to tylko w pieśniach? Bo wiecie, jest ciężko o zbudowanie relacji przyjaźni, kiedy Duch Święty słyszy, że do Niego zwracamy się tylko w tych kilku refrenach, które od czasu do czasu śpiewamy. Dzisiaj śpiewaliśmy piękne zwroty. Zwracaliśmy się do Ducha Świętego, zapraszaliśmy Go. Mówiliśmy, zapraszamy Cię, zamieszkaj tu i zostań pośród nas. Duchu Święty, wołam, przyjdź. Super, pięknie, że się tak zwracamy. Ta trzecia pieśń to taki spoiler, jeszcze będziemy ją śpiewać. I czyńmy to. To dobrze, że śpiewamy te pieśni. Ale co ten Duch Święty, który jest osobą, ma myśleć o nas, jeśli my zwracamy się do Niego tylko i wyłącznie podczas nabożeństw, kiedy śpiewamy pieśni? Co On ma myśleć, kiedy śpiewamy, żeby nas nie opuszczał, żeby zstąpił, żeby nas wypełnił, żeby przebywał z nami, żeby nas rozpalał? A potem wracamy do domu i cisza, i nic. Aż przyjdzie nam znowu zaśpiewać w kościele. Ktoś, przyglądając się naszej społeczności, zauważył jakiś czas temu, że raczej zwracamy się do Jezusa. Że to jest to coś, co On widzi, że wyróżnia nas względem tego, co wcześniej znał. Że my w naszej społeczności często modlitwy kierujemy do Jezusa. I rozmawialiśmy o tym przez chwilę na spotkaniu grupy domowej, że faktycznie tak jest. Że zwracamy się często bezpośrednio do Jezusa i dobrze, że tak robimy. Mamy biblijne podstawy na to. W Dziejach czytamy, kiedy Szczepana kamienowali, on zwracał się bezpośrednio do Jezusa. Modlił się, Panie Jezu, przyjmij mego ducha. Tu mamy przykład, mamy pokazane, że mamy to czynić, że możemy to czynić i czynimy to. I rzeczywiście zwracamy się do Jezusa w naszych modlitwach, robimy to instynktownie, przede wszystkim dlatego, że jest nam dzięki Ewangeliom bardzo bliski. Podobny do nas. W pełni Bóg, ale też w pełni człowiek. Tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków, nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Takiego mamy Jezusa i jest On właśnie z tego powodu nam bliski. Stąd zwracamy się do Jezusa. Jest to przecież podstawą naszej wiary, że Jezus jest Synem Bożym, jest Zbawicielem. I wiecie, chociaż wydaje się to czasem zbyt piękne, aby było prawdziwe, to jednak jakoś oswoiliśmy się w ogóle z tym, że Jezus jest naszym przyjacielem. Bo On tak nas nazwał. W Ewangelii Jana 15:15 czytamy, nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. I to jest piękne, że Jezus jest naszym przyjacielem. O tak, lubimy tą piękną prawdę. Chętnie śpiewamy o tym, że mamy przyjaciela i myślimy wtedy o Jezusie. Wyobrażamy sobie Jezusa jako przyjaciela. Czasem może jest nam trochę wstyd, bo sobie wyobrażamy, nawet gdzieś tam pojawia nam się obraz tego czy innego aktora z amerykańskiego filmu czy serialu, który grał gdzieś Pana Jezusa i odpychamy te myśli, bo wiemy, że tak nie powinno być. Nie wiem, to może tylko ja tak mam czasem, że naoglądałem się tego serialu i potem Jezus mi się nie chce tego, bo wiem, że prorok Izajasz mówił, że raczej to nie był piękny aktor amerykański, ale rozumiecie, chwytacie myśl. Że łatwiej nam jest wyobrazić sobie Jezusa, kiedy modlimy się, zwracać się do Jezusa, bo On był w pełni człowiekiem. Dlatego jest nam bliski, dlatego śpiewamy, że Jezus jest naszym przyjacielem, co nas pociesza, gdy o Jego ramię się oprzemy, bo łatwo sobie wyobrazić to. Ale czy Duch Święty jest naszym przyjacielem, jest Twoim przyjacielem? To jest trudniejsze, On jest bardziej odległy. To osoba Boga. Ale Duch Święty nie jest w pełni człowiekiem. Objawia się w różny sposób, często dziwny sposób. Nie mamy tak dobrze opisanego Ducha Świętego jak Jezusa z perspektywy czterech ewangelistów. I dlatego Duch Święty jest zagadkowy. Ale dzień zesłania Ducha Świętego jest odpowiednim dniem, aby mówić o tym, że tak nie musi być, że tak nie powinno być. Że powinniśmy rozwikłać tą zagadkę w naszym życiu. Marzymy o spotkaniu z Jezusem i słusznie. Wyobrażamy sobie spotkanie z Nim, kiedy On
rozłoży ramiona i my pobiegniemy do Niego. Kiedy na obłokach zostaniemy zabrani do góry, jak czytamy w Słowie, wyobrażamy sobie to. I pięknie, i czyńmy to. Oczekujemy tego dnia i myślimy nieraz, o jak dobrze by było, gdyby Jezus był z nami tutaj na ziemi. Ale byłoby wspaniale, jakby Pan Jezus był z nami na nabożeństwie i by tutaj usiadł. Albo na kawie, jakbyśmy mogli dosiąść się do stolika i z Jezusem rozmawiać. Ale zwróćmy uwagę na Jego słowa, Jezusa. On wyraźnie stwierdził, że dla nas jest to lepsze, że Jego nie ma. Dlaczego? Ano właśnie, ze względu na Ducha Świętego. Chyba nikt nie wątpi, że Jezus mówi prawdę. On sam jest prawdą. On przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. On nie koloryzował, nie naciągał, nie przeinaczał niczego. Wiecie, gdyby to były moje słowa, to moglibyście z tym dyskutować, bo ja jestem człowiekiem ułomnym, ja inaczej zapamiętuję niektóre rzeczy, niż wy byście je zapamiętali. Coś trochę tam podciągnę, podkoloryzuję, bo było dla mnie ważne. Czemuś innemu mogę trochę umniejszyć, bo nie zwróciłem na to uwagę. Ale Jezus Chrystus taki nie jest. A tutaj jeszcze Jezus podkreśla, że to, co mówi, jest prawdą. Więc jeżeli Jezus podkreśla, że to, co mówi, jest prawdą, jest to prawda do kwadratu, to powinniśmy zwrócić na to uwagę i naprawdę musimy wziąć sobie to do serca. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, czytamy, teraz jednak odchodzę do tego, który mnie posłał i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idę. Ale ponieważ powiedziałem wam o tym, smutek napełnił wasze serca. Lecz ja mówię wam prawdę. Ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. Co do grzechu, gdyż nie wierzą we mnie. Co do sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie zobaczycie. A co do sądu, gdyż na władcę tego świata już zapadł wyrok. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Pan Jezus mówi, że lepiej dla nas jest, aby odszedł, bo to był warunek, aby przyszedł Duch Święty. Stwierdzenie to mogło być szokujące dla apostołów. Mogli mu nie dać wiary, stąd to podkreślenie, że jest to prawda. I Duch Święty jest określony w tym jako opiekun. W tym przekładzie, który tutaj używam, jest określony, przetłumaczone to jako opiekun. A w innych przekładach czytamy pocieszyciel. Tutaj znajduje się greckie słowo parakletos, które dosłownie oznacza ktoś wezwany do pomocy. Ten, kto broni czyjejś sprawy przed sędzią. Obrońca, doradca, adwokat, rzecznik. Jest to słowo o bogatym znaczeniu. Jak widzicie, ono może oznaczać różne duchowe role. Ono oznacza między innymi właśnie doradcę, pocieszyciela, pomocnika, rzecznika, orędownika, sprzymierzeńca i ono oznacza w końcu również przyjaciela. Pan Jezus używa tego tytułu parakletos chwilę wcześniej tej samej nocy, mówiąc do apostołów, czytamy to w 14 rozdziale, w poprzednim rozdziale, jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami. Zwróćmy uwagę na to, że Jezus mówi o opiekunie i dodaje tutaj, że Ojciec da innego
parakletosa, innego opiekuna. I tutaj pojawia się greckie słowo allon, które oznacza inny, lecz tego samego rodzaju. Nie inny, lecz odrębnego rodzaju, wtedy byłoby użyte słowo heteros, ale tutaj jest allon parakletos, czyli inny opiekun, ale tego samego rodzaju. I to jest istotne, żeby to zobaczyć, bo stąd wiemy, że Duch Święty to parakletos tego samego rodzaju, co Jezus, że to Bóg, że to inna osoba tego samego rodzaju. Jezus zapowiada, że przyjdzie inny pocieszyciel, opiekun, ale tego samego rodzaju, aby kontynuować Jego dzieło na ziemi. I stąd jest właśnie to zapewnienie, że On nie zostawi nas sierotami. A na marginesie zwróćcie uwagę, że ten werset 16 mówi, że da nam opiekuna, aby był z nami na wieki. I nie chodzi tutaj o dwa pierwsze wieki. To jest obietnica, że nie jesteśmy sami. Że mamy opiekuna wśród nas, którego możemy poznawać, który trwa przy nas i jest w nas. Ten sam tytuł, parakletos, on jest użyty w odniesieniu również do Jezusa. To samo słowo. W pierwszym liście Jana, czytamy w drugim rozdziale, drogie dzieci, piszą o tym, abyście nie popełniali grzechu, a jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna, parakletos, u Ojca, Jezusa Chrystusa, Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata, czytamy w Słowie. Zatem allon parakletos, inny opiekun, jest w niebie, gdzie wstawia się za nami. Jezus jest tym jednym parakletosem, który ujmuje się w naszej sprawie w niebie. I czytamy o tym. Może On zatem na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo wciąż żyje, aby się za nami wstawiać, mówi list do Hebrajczyków. I On mówi o parakletosie, który jest w niebie, o naszym arcykapłanie, o Jezusie Chrystusie, a w tym samym czasie inny opiekun, allon parakletos, inny, ale tego samego rodzaju, Duch Święty, to nasz pomocnik i orędownik tutaj na ziemi. W liście do Rzymian czytamy, podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Jeden u Ojca w niebie, a drugi wśród nas na ziemi. Inny, ale tego samego rodzaju. Jak już wspomniałem, ten tytuł parakletos jest bogaty w znaczenie. Jedną z ról, jakie określa, jest właśnie przyjaciel. Stąd powtarzam to pytanie, czy Duch Święty jest Twoim przyjacielem? I powtarzam to, co już mówiłem wcześniej, że przyjaźń rodzi się, gdy rozwijamy jakąś znajomość. Nie da się przyjaźnić z kimś, kogo słabo znamy. Co może być katalizatorem jakiejś przyjaźni? Wspólnie spędzany czas, rozmowa, czasem jedna, długa, poważna rozmowa może sprawić, że zapałamy przyjaźnią do kogoś, że się zbliżymy z kimś. Czasem jakaś wspólnie zerwana noc, jakaś przeżyta razem przygoda, wykonywana praca razem. Wiecie, zbliżają się w czasy zborowe, które potrafią być katalizatorem niektórych relacji. I ja tego doświadczyłem, że z niektórymi osobami złapałem relację, którą łapałbym pewnie miesiącami, jak nie latami, jeżeli tylko mamy chwilę przy kawie po nabożeństwie. Ale jeżeli spędzimy ze sobą więcej czasu, przegadamy jedną noc, drugą noc, potem ledwo wstaniemy na modlitwę, ale jesteśmy i przeżywamy coś razem, możemy znacznie przyspieszyć rozwój danej relacji i mogą zacieśnić się jakieś przyjaźnie. Wspólna przygoda. Pamiętam, jak zabrali mnie chłopacy na survival chrześcijański, namówili, żebyśmy pojechali. I pamiętam, że Sławek był tam, którego bardzo bardziej polubiłem właśnie tam na wyjeździe, bo nie znałem go tak dobrze, jak mogłem go poznać właśnie tam podczas różnych przeżyć, różnych przygód. Znam go, rozmawialiśmy nieraz, ale nie przeżyliśmy nic głębiej. A teraz mamy jakąś wspólną podstawę, jakieś wspólne doświadczenie, wspólne przeżycie, które uczyniło, że stał się mi bliższy. Z Patrykiem w jednej korporacji przez lata współpracowałem. To też jakoś tam wpływa, że spędzanie czasu w różnych okolicznościach spowodowało, że nasza relacja mogła się zacieśniać. Jeżeli chcesz przyjaźnić się z Duchem Świętym,
wspólnie coś razem przeżyjcie. Lepiej się poznajcie. I wtedy ta znajomość ma szansę przerodzić się w prawdziwą przyjaźń. Bo to wspólne doświadczenie, przeżywanie różnych przygód, wspólne plany, to prowadzi do drugiego pytania, które chciałbym teraz zadać. Kogo? Kogo rady szukasz w swoich planach? Nie wiem, czy pamiętacie to z języka polskiego, ale kogo, czego? To pytanie, na które odpowiada dopełniacz. I celowo tak sformułowałem to pytanie, bo chciałbym zachęcić nas, aby Duch Święty był przez nas traktowany jako ktoś, kto dopełnia nasze życie. Kogo rady szukasz w swoich planach? Parakletos określa przyjaciela, jak powiedzieliśmy już, ale określa również doradcę. I ten tytuł kojarzymy przede wszystkim z Jezusem. Prorok Izajasz tak pięknie przepowiada, że Jezus będzie nazwany cudownym doradcą. Znamy ten fragment z Księgi Izajasza. I myślimy o Jezusie, o naszym bliskim Jezusie, tym, który podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, jako o doradcy. To prawda. Ale dzisiaj skupiamy naszą uwagę na Allon Parakletos, na innym opiekunie, chociaż tego samego rodzaju. I ten opiekun został nam dany, jest wśród nas i jest gotów, aby towarzyszyć nam w różnych procesach decyzyjnych naszego życia. Wiecie, im ktoś jest nam bliższy, im nasza relacja jest głębsza, pełniejsza, tym większy wpływ ma na nasze decyzje. Zgodzicie się z tym, czy nie? Szukam trochę kontaktu z wami. Gabriel się zgadza. Super, kilka osób się zgadza z tym. Im ktoś jest nam bliższy, im nasze relacje są głębsze, tym bardziej wpływa na to, co robimy, jak żyjemy. My w minionym tygodniu, mam na myśli my, mówiąc, że ja, Robert i Jarek byliśmy w Ustroniu na zjeździe w seminarium. I wiecie, okazało się, że część osób utożsamia mnie mocno z podróżowaniem rowerem, nie wiem czemu zupełnie. Gdzieś tam naczytali się i ten temat wypłynął. Ale co ciekawe, co jeszcze jedna rzecz się okazała, niektórzy uznali prawdopodobnie, że ja i ojciec mój to jedno. Ponieważ pytali mnie o motor też, że ja też tak założyli, że ja na pewno chcę też odkrywać piękno naszego kraju na motorze. I wiecie, ja nawet szczególnie nie muszę się zastanawiać nad tym, czy mam takie plany. Bo zbyt dobrze znam moją żonę, żeby dawać przestrzeń takim myślom w moim życiu. I nie chodzi o to, wiecie, że jestem jakimś szczególnym pantoflarzem. Nie o to zupełnie tutaj chodzi. Chciałem dementi tutaj złożyć. Po prostu kocham moją Anię i dlatego nie muszę nawet omawiać tego z nią, ponieważ zbyt dobrze ją znam, aby mieć takie plany. I nie ciąży mi to jakoś. Nie zżymam się z tym. Wiecie, ona ma większy wpływ na to, jak żyje, niż może jej się czasem wydawać. Gdyby nie to, że stale się poznajemy, budujemy naszą relację, przyjaźnimy się i kochamy, moje życie i z pewnością jej również wyglądałoby inaczej. Mamy wzajemnie na siebie wpływ. Moje pewnie byłoby nieporównywanie gorsze, a jej mam nadzieję, że też gorsze beze mnie. Ale wiecie, używam tej ilustracji, żeby pobudzić nas do myślenia, czy Duch Święty, ten, z którym dzielimy życie, ma wpływ na nasze plany, na nasze życie, czy szukamy Jego rady? Mówię, że dzielimy z Nim życie, bo tak mówi Słowo Boże. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga oraz że już nie należycie do siebie samych? Paweł pisał do Tymoteusza, pilnuj tego, co zlecono ci za sprawą Ducha Świętego, który mieszka w nas. Jeżeli z kimś współdzielimy życie tutaj ziemskie, to bierzemy pod uwagę zdanie tej drugiej osoby. Nawet nie musimy pytać o pewne rzeczy, a o inne rzeczy konsultujemy, żeby mieć w tym jedność. Jeżeli Duch Święty mieszka w nas, czy szukasz Jego rady? Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, które niektórzy nazywają i słusznie nazywają dziejami Ducha Świętego, widzimy wyraźnie, że On był faktycznie doradcą,
że Duch Święty był żywotnie zaangażowany w to, co się działo. Czytamy w Dziejach, 8 rozdział, 29, Duch powiedział Filipowi, idź przyłącz się do tego rydwanu. W innym miejscu czytamy, w czasie gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział, oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Oni więc wysłani przez Ducha Świętego udali się potem do Seleucji, a stamtąd popłynęli na Cypr. Duch Święty miał udział w tej decyzji. W Dziejach, jeden z fragmentów bardzo zastanawiających, w 16 rozdziale, kiedy już opisuje podróż misyjną Pawła, czytamy, że przez Frygię i Galację przeszli nie głosząc słowa, Duch Święty powstrzymał ich od tego w Azji. Gdy zbliżyli się do Myzji, próbowali skierować się do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. To, że Duch Święty jest doradcą, którego angażowano w proces decyzyjny, najdobitniej widoczne jest podczas tak zwanego Soboru Jerozolimskiego. Kiedy omawiali ważne kwestie, nie będziemy się teraz w to zagłębiać, o czym oni tam rozmawiali, ale czytamy w Dziejach 15:28, kiedy różni bracia przemawiali, zabierali głos, ale ostatecznie czytamy, uznaliśmy bowiem za słuszne Duch Święty i my. Był zaangażowany w proces decyzyjny i jest wymieniony tutaj na pierwszym miejscu. Uznaliśmy Duch Święty i my. Niech On będzie dopełnieniem dla naszego życia. Wiecie, w naszym życiu panuje nieraz całkiem niezły rozgardiasz. Rozgardiasz to jest takie ładne słowo na nieład, na bałagan, na syf, żeby powiedzieć dosadnie, ale trzymajmy się rozgardiasz. Nasze życie czasem panuje taki rozgardiarz w naszym życiu. Szukajmy rady u Ducha Świętego, a On pomoże poukładać ci twoje życie, ten rozgardiarz. Pamiętaj, że Duch Święty, opiekun, to też wspaniały doradca, który wie, jak wyprostować nasze drogi. I wiecie, niektórzy uparcie trzymają się poglądu, że Duch Święty nie działa dziś tak, jak działał w czasach apostolskich. To teraz słówko do tych. Nawet jeśli ktoś decyduje się na taki pogląd, to czy nie jest tak, że Duch Boży działał również przed Dniem Zielonych Świąt? W mniejszej skali, ale działał. Nawet w najgorszych czasach Duch Boży działał i ogarniał ludzi. Czytałem ostatnio, wiem, że niektórzy z was też czytali Księgę Sędziów. Straszna jest ta księga. Co tam się wyprawiało? Co się działo z tym narodem wybranym? Jest podany tam powód. W tych dniach nie było króla w Izraelu i każdy robił to, co uznał w swoich oczach za słuszne. Źle się działo. Fatalnie się działo. Źle się o tym czyta. Ale nawet w tych okolicznościach, kiedy było tak źle, czytamy, że Duch Święty działał. Wielokrotnie czytamy. 3 rozdział. Na Otnielu spoczął Duch Pana. 6 rozdział. Wówczas Duch Pana ogarnął Gedeona. 11 rozdział. Wtedy Duch Pana zstąpił na Jeftę. 14 rozdział. Wtedy Duch Pana zawładnął Samsonem. I to się powtarza. Duch Święty ogarniał, zstępował. Ja w ogóle właśnie lubię to wyrażenie, które jest tutaj użyte odnośnie Gedeona w 6 rozdziale, że Duch Pana ogarnął go. Bo wierzę, że nawet wtedy, gdy nasze życie jest takie nieogarnięte, to Duch ma moc, aby je ogarnąć. I potrzebujemy Ducha Świętego indywidualnie i potrzebujemy Go jako Kościół, jako ciało Jezusa Chrystusa na ziemi, aby kontynuować Jego misję tutaj na ziemi. Tak jak Jezus, rozpoczynając działalność, został napełniony przez Ducha i On stale w Nim przebywał, taki pierwszy Kościół doświadczył wylania Ducha Świętego i napełnienia w Dniu Zielonych Świąt i tak nadal my tego potrzebujemy. Nawet jeśli mielibyśmy przyjąć, że Duch Święty nie działa tak, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, chociaż ja się z tym nie zgadzam, ale nawet jeżeli mielibyśmy tak przyjąć, to widzimy wyraźnie w Słowie Bożym, że działał w Jego ludzie stale. Oczywiście były czasy, kiedy działał mniej intensywnie, ale działał. Być może Polska obecnych czasów jest jak Izrael Zachelego. Ostatnio to czytałem i dotknęło mnie to. W pierwszej księdze Samuela znajdujemy takie wyrażenie. Słowo Pana było w tych czasach rzadkością, a widzenia też nie były częste. Był taki czas, że w Izraelu
Słowo Pana było rzadkością, widzenia też nie były częste, ale były. Ale Duch napełnił i Samuela, a potem czytamy, jak też Samuel przepowiada Saulowi, co się z nim wydarzy. Wówczas zstąpi na ciebie Duch Pana i będziesz prorokował wraz z nimi i przemienisz się w innego człowieka. Nawet wtedy widzimy, że Duch Boży działał. Dlatego nie dajmy sobie, kochani, wmówić, że dzisiaj nie działa. To jest czasem pójście na łatwiznę albo unikanie tematu. My nadal potrzebujemy Ducha Bożego, a On na tą potrzebę odpowiada. I wiecie, bliższe nam czasowo historie pokazują, że Duch Boży nadal ogarnia ludzi, nadal napełnia, nadal przemienia. Początek XX wieku, narodziny ruchu zielonoświątkowego są właśnie o tym, że wielu ludzi zapragnęło i modliło się o to i oczekiwało i doświadczyli wylania Ducha Świętego. Ze względu na Dzień Zielonych Świąt postanowiłem wrócić do książki, którą już kiedyś czytałem, Świeży wiatr, świeży ogień. To jest książka pastora Jima Cymbali ze Stanów Zjednoczonych, pastora dużego kościoła na Brooklynie. Podtytuł brzmi: Gdy Boży Duch wstępuje do ludzkich serc. I wiecie, w tej książce autor opisuje początki swojej służby. Pełne zniechęcenia, trudności, marazmu. Opisuje kondycję Nowego Jorku, gdzie nie brakowało kościołów, ale jednak czegoś brakowało. Fragment z tej książki. Pastor pisze, to są lata 70. ubiegłego wieku. Byłem zmęczony mentalnością eskapisty, której doświadczałem już od dzieciństwa. Zawsze chwaliłem to, czego Bóg dokonał dawno temu w jakimś przebudzeniu, lub też odwrotnie, z pasją zapowiadałem nadchodzące wielkie poruszenie Boże, które jednak zawsze znajdowało się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Wiedziałem, że na terenie całego miasta istnieje niezliczona ilość kościołów, które nie ochrzciły w ciągu roku setki szczerze nawróconych grzeszników, z czego większość kościołów nie uczyniła tego w przeciągu kilku lat. Jakikolwiek przyrost dokonywał się po prostu dzięki przeniesieniu członkostwa z jednego kościoła do drugiego. Nowy Jork był niesamowicie trudnym polem misyjnym, lecz przyrost dzięki zmianie członkostwa nie leżał w Bożym zamyśle względem nas. Tak naprawdę potrzebowaliśmy świeżego wiatru i świeżego ognia, Ducha Świętego, który przekształcałby zrujnowane życie otaczających nas ludzi. Uświadomienie sobie tej potrzeby i wytrwałość w modlitwie sprawiły, że ten świeży wiatr zawiał. Świeży ogień zapłonął i Duch Święty ogarnął zrujnowane życie wielu ludzi. I wiecie, to nie jest historia z pierwszego wieku, ale historia, która zaczęła się kilkadziesiąt lat temu w Nowym Jorku i nadal trwa. Jim Cymbala zresztą będzie za miesiąc gościem konferencji w Bielsko-Białej. To człowiek, który nadal jest w służbie. Ale podobne historie, one wciąż się piszą. Tam, gdzie są ludzie świadomi potrzeby działania, wylania Ducha Świętego, którzy pragną się z Nim zaprzyjaźnić, kiedy szukają rady u Ducha Świętego dla swojego życia. I to prowadzi nas do ostatniego pytania, które chcę dzisiaj zadać na koniec. Jak bardzo pragniesz relacji z Duchem Świętym? W nawrócenie każdego z nas zaangażowany był Duch Święty. Tak, to prawda. Bo to On przekonuje, jak czytaliśmy, o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie. Nie ma mowy o nawróceniu bez udziału Ducha Bożego. Ale to nie musi być koniec, to jedno doświadczenie. Jezus obiecał Ducha tym, którzy Go o to proszą. W Ewangelii Łukasza czytamy: skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Nie mówi o pierwszym doświadczeniu z Duchem Świętym, do którego dochodzi w momencie nawrócenia. Tutaj chodzi o chrzest w Duchu Świętym, o doświadczenie tego wydarzenia zanurzenia w Duchu. I dzieje cytowane dzisiaj na początek nabożeństwa są dobitnym przykładem tego, że tam było zgromadzenie uczniów, którzy już wierzyli w Jezusa. Byli tam między innymi bracia, którzy przecież uwierzyli w Jezusa już po Jego śmierci i zmartwychwstaniu.
to jednak chrzest w duchu był kolejnym doświadczeniem, innym doświadczeniem. I widzimy tam tak bardzo dobitnie, jak w przypadku Saula było powiedziane, że stanie się innym człowiekiem, że ci, którzy doświadczyli wylania Ducha Świętego, stali się innymi ludźmi, nabrali niezwykłej odwagi, byli gotowi do służby. Ci, którzy wcześniej się bali, unikali, uciekli, zapierali się Jezusa, odważnie stają i głoszą Chrystusa. I widzimy również w dziejach, że naciskali na innych, którzy uwierzyli w Jezusa, aby przyjęli dar Ducha Świętego. Ducha Świętego, który jest tym darem. Dzieje 2:38 czytamy końcówkę kazania Piotra, już przemienionego. Opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I teraz uwaga. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. Ta obietnica odnosi się również do nas, do ciebie i do mnie, bo Bóg nas powołał. I ponieważ w Kościele czasów apostolskich powszechnie tego doświadczano, to też tak otwarcie o tym mówiono i wzywano do tego. Zauważcie, jaki był początek drogi apostoła Pawła. Taki szczegół, który może nam czasem umknąć w tym wszystkim, co się działo, kiedy miał widzenie, kiedy oślep, kiedy potem jest do niego Ananiasz, jest posłany. To w Dziejach 9:17 czytamy, jak Ananiasz się do niego zwraca. Saulu, bracie, przysyła mnie Pan, Jezus, ten, który ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. I właśnie dlatego Paweł, który tego doświadczył i doświadczał na co dzień w swojej służbie, wzywa innych wierzących, aby też tego doświadczali. Kładzie na to nacisk. On też zachęcał wierzących do tego, aby zastanowili się, jak bardzo pragną Ducha Bożego w swoim życiu. I dlatego do Koryntian zwraca się w ten sposób. Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. 1 Koryntian 14:1. W różnych przekładach możemy zobaczyć, jak jest oddany ten fragment. Biblia Gdańska i Biblia Warszawska tutaj mówią: starajcie się usilnie. W przekładzie Kulowskim czytamy: ubiegajcie się o dary Ducha. Biblia Poznańska mówi: ubiegajcie gorliwie, ubiegajcie się gorliwie. Greckie słowo, które jest tutaj użyte, słownik tłumaczy między innymi: pragnąć kogoś szczerze, zabiegać o niego, wytężać siły dla kogoś, być obiektem gorliwych zabiegów. Jak silne jest to pragnienie w naszym życiu. Nawet jeśli dla innych nie będzie to widoczne, to ty możesz to ocenić. Jak twoja dusza płonie, jak twoje serce płonie, jak bardzo myślisz, jak potrzebujesz, jak pragniesz Ducha Świętego. Wiecie, wy może nie wiecie o tym, jak bardzo napaliłem się jakiś czas temu na to, żeby kupić karbonowy rower, bo nie było tego widać na zewnątrz, ale Ania już może coś więcej o tym powiedzieć, a i ona nie wszystko wie, jak moje myśli zostały zdominowane, jak kładłem się do łóżka i myślałem o tym, jak bardzo potrzebuję mieć taki rower. Byłem gotowy pojechać na drugi koniec miasta, żeby podnieść ten rower, co waży 7,5 kilo. Jakbym nie mógł wziąć sobie kilku butelek z wodą, nie, musiałem to doświadczyć. Chodziłem po mieszkaniu i patrzyłem, co mógłbym sprzedać z moich rzeczy, żeby sfinalizować moją potrzebę. Myślałem, opanowały mnie na jakiś czas takie myśli, jak bardzo tego potrzebuję. A to tylko głupi rower. Jak bardzo pragniesz Ducha Świętego? Ile jesteś gotów dać, z czego zrezygnować, żeby tylko Go mieć? Żeby wejść w tą relację, żeby słyszeć Jego rady dla swojego życia? W przekładzie interlinearnym ten werset jest oddany tak. To jest mało gramatyczne, bo to jest interlinia, ale jest dosłowność tego fragmentu.
Ścigajcie miłość, współzawodniczcie zaś o rzeczy duchowe. Współzawodniczcie zaś o rzeczy duchowe. Pragnijcie. Tam jest ta myśl też o współzawodnictwie. I tutaj wracamy do tej ilustracji na początku używanej, że możemy razem brać udział w pewnym biegu. I chcę was dzisiaj do tego zachęcić, żeby było w nas takie współzawodniczenie o sprawy duchowe, żebyśmy się prześcigali w tym, żebyśmy na grupach domowych rozmawiali o tym, co przeżyliśmy z Duchem Świętym, żebyśmy na nabożeństwach pragnęli usługiwać tym, co Duch Święty nam udzielił dla zbudowania całego zboru. Jak pięknie by było, żebyśmy wzajemnie się w tym wspierali, kibicowali sobie, wymieniali się doświadczeniami, mówili o trudnościach, o zniechęceniu i wspierali w modlitwie, jeżeli ktoś nie doświadcza tego, żeby doświadczył, żebyśmy razem brali udział w tym biegu i doświadczali tego w dobrej atmosferze. Do tego was dzisiaj zachęcam. Nawet jeśli dziś tego nie doświadczasz, gorliwie zapragnij przyjaźni z Duchem Świętym i uchwyćmy się tej pięknej obietnicy. Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. To jest obietnica dla nas. Uchwyćmy się jej. I pamiętajmy też o tym, że On obdarza obficie. Hojność jest jedną z cech naszego dobrego Boga. On nie będzie oszczędzał tego. W Ewangelii Jana czytamy w 7 rozdziale, a w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną strumyczki wody żywej. No nie. Rzeki. Z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienia Jezusa, ale to wydarzyło się w Dniu Zielonych Świąt, który dzisiaj wspominamy, który świętujemy i którego chcemy doświadczać. Nie strumyki, ale rzeki. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie, niech woła, niech nie wątpi, niech oczekuje. Powstańmy do modlitwy. Zawołajmy o to wspólnie. Nie robimy dzisiaj jakiegoś wydarzenia, nie robimy tutaj wyjścia do przodu i modlitwy, ale pragnijmy tego. I mamy przestrzenie w naszym zborze, mamy środę, mamy spotkania grup domowych, gdzie możemy modlić się wzajemnie o siebie, o napełnienie, o chrzest w Duchu Świętym. Pragnijmy tego, ale też zawołajmy teraz o to wspólnie. Tak, dobry Panie, przychodzimy do Ciebie, dziękując Ci za wszystko, co Ty nam dałeś swojej miłości. I dzisiaj wspominamy to, co wydarzyło się wtedy w Jerozolimie, 2000 lat temu, kiedy ten ogień zstąpił, kiedy ten wiatr powiał, kiedy Duch Twój wypełnił tych, którzy oczekiwali i sprawił, że stali się innymi ludźmi. I Panie, wielu z nas doświadczyło tego już w swoim życiu, ale wielu z nas wciąż potrzebuje tego doświadczyć po raz pierwszy. Potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym. Panie, a ci, którzy to mieli, potrzebują się odświeżać i stale napełniać Twoją mocą. Dlatego, Duchu Święty, zwracamy się dzisiaj do Ciebie i prosimy Ciebie o to, żebyś działał wśród nas. Żeby było tak, jak śpiewaliśmy w tych pieśniach. Żebyś zamieszkał wśród nas, żebyś nas wypełniał, żebyś każdego dnia nas napełniał, żebyś nas prowadził. Panie, chcemy przyjaźnić się z Tobą, Duchu Święty. Chcemy tej relacji głębszej, prawdziwszej. Pragniemy Ciebie, Panie. Dzisiaj wyznajemy to. Czasem wątpimy, że jest to doświadczenie dla nas, ale nie chcemy w to wątpić. Chcemy, Panie, chwytać się tej obietnicy, że Ty udzielasz i to obficie. Chcemy doświadczać tego, żeby płynęły z naszego wnętrza rzeki wody żywej. Nie dla naszego tylko zbudowania i wzmocnienia, ale dla sprawy Twojego Królestwa, dla Twojego Kościoła, żebyśmy wzajemnie mogli się budować. Uwielbiamy Twoje święte imię. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty jesteś wśród nas. Dziękujemy Ci, że nie jesteśmy sierotami. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym opiekunem. Tego samego rodzaju, co Chrystus, który znajduje się dzisiaj w niebie po prawicy Ojca. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty jesteś tutaj na ziemi.
wśród nas i przyznajemy, Panie, że czasem ciężko to przyjąć, ale że to jest lepiej dla nas. Ja w to wierzę, że to lepiej, że Jezus poszedł do Ojca, żeby przygotować nam miejsce, bo inaczej Ty byś nie był wśród nas. I chociaż bywasz trudniejszy do zrozumienia dla nas, do wyobrażenia, to Panie, chcemy Ciebie poznawać. Duchu Święty, chcemy lepiej Ciebie znać. Chcemy wchodzić w tą intymną relację z Tobą, w relację prawdziwej przyjaźni. Chcemy przeżywać z Tobą różne rzeczy, doświadczać ich, iść przez życie z Tobą. Panie, pragniemy tego i potrzebujemy tego i wywyższamy Ciebie za to, że Ty napełniałeś pierwszy Kościół, ale nadal, Panie, jesteś w Kościele, nadal odpowiadasz na wołające w serca, Panie, na szczere serca, które pragną Ciebie. I wylewaj się wśród nas, i działaj wśród nas, i buduj nasz Kościół, i prowadź nas dalej, żebyśmy mogli być użyteczni dla sprawy Królestwa. Amen. Zbliża się do końca. Chciałem zachęcić Was do udziału w nabożeństwach i spotkaniach grup domowych w tym tygodniu. W tym tygodniu uczyńmy ten tydzień bardziej szczególnym, że będziemy rozmawiać o Duchu Świętym, że będziemy zabiegać o przyjaźń Ducha Świętego. Co by na to? Jest to możliwe? Że jak będziemy w przyszłą niedzielę się spotkamy, to idąc na nabożeństwo będziemy mieli większą świadomość, że idziemy z Duchem Świętym, że chodzimy z Duchem Świętym. Tak, to jest możliwe. To tylko kwestia, żeby się nastawić. Dla chcącego nic trudnego, mówi mądrość ludowa. W tę najbliższą sobotę mamy też tutaj uroczystość w zborze, mianowicie ślub Mirona i Carmen o godzinie 16. Jest młoda para tu dzisiaj między nami? Gdzieś tutaj? Nie ma. Są, tak? Okej. Okay. A Miron pracuje tam z tyłu dla celów transmisji. Okej. Okay. Więc młoda para zaprasza nas na to, byśmy byli obecni i towarzyszyli im w ich dniu ślubowania. Mam też dobrą informację, mianowicie w piątek otrzymaliśmy pozytywną decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie remontu budynku dworu, więc się otwiera możliwość, jeszcze tylko pozwolenie na budowę w Urzędzie Miejskim i zaczynamy remont i w perspektywie pojawia się nie tylko ładniejszy budynek, ale przede wszystkim miejsce na kawę dla zboru po nabożeństwach. Gdy przyjdą dni zimne, słota, mróz później, to będziemy mogli sobie spokojnie przejść i w tych pomieszczeniach na całym parterze dworu mieć społeczność przy kawie, herbacie, ale nade wszystko społeczność ze sobą nawzajem. Więc szykuje się nam trochę różnych robót remontowych, bo cały parter trzeba kompleksowo wyremontować. Ale to zrobimy z Bożą pomocą. Z Bożą pomocą krok po kroku. A teraz śpiewamy końcową pieśń, już zapowiedzianą zresztą. I wcześniej tej pieśni zbierzemy kolektę. Powstańmy. Thank you.
a łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Zapraszamy do ogrodu, bo jeszcze nie pada. Korzystajmy.